W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchny niedźwiedź. No halo. Cześć. Dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności, kto jakiej porze mnie ogląda oczywiście. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Pulchny niedźwiedź, a wy, no mam nadzieję, że zalajkowaliście ten materiał, chociażby za to, że tak szybko pojawił się. Pomimo tego, że nie powinien w sumie, bo powinienem zrobić dzień przerwy. No nieważne, grunt, że jesteśmy w Risen 2, Mroczne Wody. Mam nadzieję, że seryjka wam się podoba. A teraz spróbujmy porozmawiać z Diffwagiem, skoro już nie wyglądamy jak nagi gołodupiec, a taki, nie wiem w sumie jak to nazwać, menel trochę. No jest to już na pewno ktoś, kto może domagać się spotkania z lokalnym burmistrzem. Dokąd idziesz? Chcę porozmawiać z Diffwagiem. Dobra, idź. Dobra, idź. Ja wiem, że dla niektórych polski dubbing w grach jest tragiczny. Ja to rozumiem, bo brzmią jakby dubbingowali kreskówkę. Ale naprawdę wolę słaby polski dubbing niż jego całkowity brak. Wiadomo, są gry, które lepiej brzmią z angielskim dubbingiem, ale dla mnie w wielu grach angielski dubbing brzmi po prostu sztucznie. Często ci aktorzy mają zbyt brytyjskie akcenty i nie jestem w stanie tego komfortowo słuchać. Z tego co widzę, gubernatorze, połowa moich chłopaków chroni pana willę, a nie kolonię. Komendancie, kolonia jest równie dobrze chroniona. Z raportu porucznika Rockforta wynika co innego. Rockforta? Ja tu jestem szychą, nie on. Kiedy piraci przypłynęli na drugą stronę wyspy, narobił dymu w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa. Jego priorytetem powinno być bezpieczeństwo gubernatora. Mnie. Wysoka rada nigdy... Ośmielasz się kwestionować radę, która wyznaczyła mnie na gubernatora? Z dobroci serca, komendancie, nakazałem wnieść zapasy na pokład twojej łodzi, byś mógł wyruszyć jak najszybciej. Czy mam anulować ten nakaz? Czekam na statek. To była ciekawa rozmowa. Dobra, pogadamy sobie z Diffwagiem w takim razie. A co mogę zrobić dla ciebie? Potrzebna mi mapa wyspy. Ha, za 100 sztuk złota będzie twoja. No dobra. Niech będzie. Gdzie ją włożyłem? Ha, proszę. Proszę. Oto ona. Trochę śmierdzi. Nie przejmuj się. Rockford polecił mi zanieść piratom list. Masz go przy sobie? Tak. Niech spojrzę. Zapieczętowany? Dobrze. Uważaj, żeby taki pozostał, aż dotrze do adresata. Zrozumiano? Oczywiście. Czy dobrze słyszałem, że uciekli wam niewolnicy? Słowo niewolnicy nie jest najlepszym określeniem. Wolę termin przymusowa siła robocza. Te dzikusy powinny być nam wdzięczne za to, że zapewniamy im odzież i dach nad głową. Ale nie, wciąż uciekają do dżungli, żeby żyć jak zwierzęta. A potem jeszcze próbują się mścić na tych, którzy się nimi opiekowali. Zazwyczaj jestem wyrozumiały, ale z tymi renegatami trzeba ostro. Tylko w ten sposób masz pewność, że cię zrozumieją. Właśnie dlatego wyznaczyłem za nich nagrodę. Morawiecki? Is that you? Rozumiem, że tym niewolnikom należy się tylko miska ryżu i powinni być szczęśliwi, że mogą pracować przy zbiorze trzciny cukrowej. Przy okazji znam też inne określenie, synonim słowa niewolnik. Polak. Mogę się nimi zająć. Zrobisz to dla mnie? Brawo! Złoto będzie na ciebie czekać tutaj. 300 sztuk złota za 3 głowy. 100 złotych za jednego człowieka. No niby mało, ale z drugiej strony... też nie tak mało bym się tym nie zainteresował. Co masz na sprzedaż? Mam tu kilka rzeczy, które trzymam z myślą o odwiedzających. Pamiętaj tylko, pamiętam, że nie ma nic za darmo. To wszystko kosztuje. Z tego co pamiętam, to on sprzedaje między innymi właśnie jedwabną koszulę, która daje mi plus 10 do złoto ustnego. Mając ją, byłbym w stanie przekonać Patty, by ta zaczęła pracować w kuchni. Bo wiecie, na tym polega cały mankament posiadania dziewczyny. Jeżeli chcecie ją do czegoś namówić, to najpierw musicie się ładnie ubrać, w garnitur, wyperfumować i potem powiedzieć z uśmiechem na ustach: kochanie,
czy mogłabyś pozmywać naczynia. No i według logiki tej gry to działa i doradzam. Doradzam naprawdę, żebyście spróbowali tego samego w życiu. Zresztą do kogo ja mówię, przecież wy nie macie dziewczyn. Dobra, co tutaj masz? Perłowy kolczyk, złotoustny plus 5, koszt w złocie 200. Mamy tutaj także zwyczajny kolczyk, broń kłująca plus 5. Ogólnie, jeżeli chodzi o itemizację w Risen 2, to uważam, że piranie naprawdę stanęły na wysokości zadania. I zbieranie lootu i ogólnie loot w Risenie 2 jest bardzo sensownie zaprojektowany. Jest to jeden z lepszych lootów ogólnie w grach piranii. A Risen 2 jest mocno niedoceniany moim zdaniem, bo on ma swoje momenty. Jego problemami oczywiście jest chociażby poziom trudności, który miejscami jest aż zbyt wygórowany, albo takie dość toporne sterowanie, ale to jest coś, co no, w grach piranii istnieje od zawsze. Dopóki oni się nie nauczą robić gry inaczej, dopóty nie ma co liczyć na jakieś zmiany. Aha, skradanie się tutaj nie zadziała, ale z tego co pamiętam, tutaj jest jakaś książka, którą można przeczytać. Wygrał ze wszystkimi, z którymi walczył. I dlatego żaden z przeciwników nigdy nie widział jego twarzy. Padasz na chwilkę, tak? A człowiek w masce był ostatnio widziany w tawernie na Antigui. Ciekawe. I to jest quest na legendarny przedmiot, z tego co pamiętam. Jest kilka takich legendarnych przedmiotów w całej grze. Tutaj na Takarigui też chyba jest drewniana noga, która coś tam nam daje. Z tego co pamiętam, ona znajdowała się chyba gdzieś tutaj. Tak czy siak, ja się pokręcę po okolicy, tylko najpierw zregenerujemy HP przy pomocy tych zapasów. Szkoda, że muszę je marnować, by zregenerować życie, że nie mogę się tutaj nigdzie przespać, no ale nie ma tutaj nigdzie żadnego łóżka. Nawet nie mogę poczekać do zmroku, żeby ograbić tutejszych inkwizytorów, raczej strażników inkwizycji, z ich rzeczy. Co my tam mamy? Czy to jest jakiś dzik? To wygląda jak guziec, taka świnia z Afryki. Dobra, czekaj, czekaj. Kolego! No i skrzynia. Dobrze, Patty, dobrze. Krój, guźca, świnie z Afryki. Dobrze. Nie ma takiego bicia. Ktoś pisał, że granie w Risena 2 na trudnym to już jest masochizm. No nie wiem, ja ogólnie jak pierwszy raz grałem w Risena, to od razu włączyłem go na poziomie trudnym. No wiadomo, że tam miejscami rzeczywiście było to spore wyzwanie, ale ja miałem dużo czasu, bo z tego co pamiętam Risen, on wyszedł chyba właśnie w 2012 roku. To był bardzo ważny rok dla mnie, bo ja tego roku zdawałem maturę i zaraz po zdaniu tej matury i też przed tą maturą właśnie grałem sobie w Risenka. A miałem mnóstwo wolnego czasu, bo postawiłem sobie za cel, że te najdłuższe wakacje mojego życia, one tam trwały 4 miesiące, pamiętacie po maturze, tam czerwiec cały i aż do października w oczekiwaniu na studia, że najdłuższe wakacje mojego życia będą jednym wielkim opierdzielaniem się. Poprawdzie przedłużyły się na najbliższe kolejne 10 lat, ale tak, dokładnie. Halo, strażniku, witam. Robotniku, witam. No, normalnie jak w Polsce, robotnik, strażnik, Riley. Ładna chustka. Czyli ty tu rządzisz? Ktoś musi. Niech te leniwe dzikusy się nie obijają. Pokaż im, kto tu rządzi. Tylko w ten sposób te kanalie zrozumieją. Zdecydowanie jest to Polska. Zdecydowanie. To kiepski pomysł. Nie zastraszę go. Mam za słabe przedmioty na sobie. Tak myślisz? Tak. Jak tam zbiory trzciny cukrowej? Niedawno uciekło nam paru niewolników. Udało nam się jednego dopaść, ale jego kumple uciekli. Difuego wyznaczył za nich nagrodę, ale na razie nie było na nią chętnych. Na pewno zdążyli się już uzbroić i czekają na nas w dżungli. Nie ma co się martwić. W końcu dopadliśmy ich na otwartej przestrzeni. Jeżeli dobrze pamiętam, to z nimi nawet nie można chyba rozmawiać. Oni z miejsca będą nas atakować, gdy udamy się w dżunglę. Więc trzeba będzie się przygotować do tej wyprawy. Asad! I don't understand. Can you please speak Polish? Pewnie sami je jedzą. Nie, próbowałem uciec. Moją karą Thank jest you. Głodowanie. Thank you very much. My name is Mateusz.
I am from Poland. No cóż, to nie robaki. Masz, jedz. Asad wdzięczny, Guccio. I w zamian cię ostrzega. Nie idź na wschód do kolejnej doliny. Tam uciekli moi bracia. Twoi inkwizytorzy zasiali w nich furię. Od razu cię zabiją. Nie bój się, nie pracuję dla inkwizycji. Wszyscy Guccio wyglądają tak samo. I tak cię wypatroszą. To nie dzikusy. Porozmawiam z nimi. Moi bracia nie słuchają. Myślą swoimi ostrzami. Broń i zbroje zabierają z grobów naszych przodków. To okropne. Czeka ich rozlew krwi lub gniew bogów. Powiedz mi więcej o grobach swoich przodków. Mój lud odszedł z tej wyspy dawno temu. Zmarłych zostawili w wypełnionych skarbami kamiennych mogiłach. Ci tutaj to bardzo potężni przodkowie. Wspomniałeś o gniewie przodków. Jeśli spokój zmarłych został naruszony ze szlachetnych powodów, przodków można ułagodzić, przelewając krew Guccio. Jeśli groby zostały zbezczeszczone z nikczemnych pobudek, przodkowie powstaną, niosąc zgubę winowajcy. Możesz powiedzieć mi jeszcze, gdzie są... Ty, powiem to tylko raz. Żadnych rozmów z dzikusami. To im przeszkadza w pracy. Następnym razem dostaniesz mocniej od nich. Odezwał się twardziel z batem. Z chęcią spuszczę ci bęcki. Dobra, mamy problem. Nie spodziewałem się, że typ tak po prostu się mnie rzuci. No jest szaleńcem. Zdecydowanie. Aha, piękny wystrzał, co? Podoba ci się? Fajnie, lubisz łapać kule w zęby. O ty w mordę, dobra. Typ blokuje moje uderzenia. Trzeba uważać, żeby on przypadkiem nie zamachnął się na mnie tą swoją śmieszną bronią. Hej, Riley. Dobrze. Wiesz co? Łap. Ha, mam cię. Zaskoczony? Chyba mi oddasz tę swoją chustkę. Oj, chyba mi ją oddasz. Raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Dobranoc. 52 chwały. Tyle co za guźca, rozumiesz to? I co teraz? Zadzierasz z niewłaściwą osobą. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Nie. W takim razie zabieram chustkę. Dziękuję za twoją chustkę. Tak, BTW, zauważcie, że w Rizenie, jak się z kimś tak pojedynkujemy, to nie da się go przeszukać po prostu. Nie możemy zabrać z jego ciała jego itemów. Lipa lekka, bo to jest coś, co w grach Piranii moim zdaniem powinno być zawsze. Dodaje mi trochę imersji. Zastraszanie plus 5. Fajna rzecz. Zakładamy. Chyba ruszamy dalej. Trzeba będzie zabić tych tubylców. Bardzo podoba mi się świat, jaki wykreowały piranie w Rizenie. Ogólnie, jeżeli chodzi o światy, piranie potrafią wykonać kawał dobrej roboty, a przynajmniej ten łysy potrafił. Alex nie do końca im wyszedł, chociaż koncepcja była ciekawa. Rizen natomiast łączy w sobie świat fantazy oraz takie pirackie klimaty i klimaty nowego świata. No patrzcie na to, jak to wygląda. Tutaj mamy stary świat, czyli tak jakby Europę, nie? On przepadł, tam toczy się totalny kataklizm, apokalipsa. Jedyny sposób na przetrwanie ludzkości to no, skolonizowanie nowego świata, Ameryki. Tam mieszkają ci Indianie, którzy mają swoją kulturę, wudu. To jest naprawdę genialna koncepcja moim zdaniem. I niestety te wszystkie statki, które płyną do tego nowego świata, są atakowane przez Krakena oraz Mare, która jest wrogiem Inkwizycji. Naszym zadaniem jest znalezienie sposobu na zabicie tego Krakena, żeby te statki mogły w końcu skolonizować nowy świat. Tak przedstawia się fabuła w skrócie dla tych, którzy nie do końca ją zrozumieli. Co jest w chatce? Miejsce na zebraną trzcinę cukrową. A przynajmniej to, co z niej zostało. Większość się już rozeszła. Cholerni piraci. Ukradną wszystko, co się da. Dlaczego piraci mieliby kraść trzcinę cukrową? Z choinki się urwałeś? Żeby robić z niej rum oczywiście. Wielu z nich osiedliło się na wschodzie. Zapewne po to, żeby mieć bliżej do trzciny cukrowej. Ale nie będzie złodziejstwa na mojej warcie. To się jeszcze okaże. Nie trzymacie tu niczego innego? Trochę sprzętu. Pochodnie, narzędzia i tym podobne. Prześlesz mi trochę tego sprzętu? Czemu nie? Ale niech to zostanie między nami. Nie pozwolę, żeby ktokolwiek cokolwiek ukradł na mojej warcie. Ale jakbyś chciał coś kupić nielegalnie,
to wiesz, do kogo powinieneś się udać. Co tutaj mamy? Pistolety plus 5, broń kłująca plus 5. Można byłoby to kupić w sumie, tylko nie mam już czego sprzedawać. Mam twardy kokos, którym mógłbym w teorii rzucać w kogoś, jak granatem. Mam ubranie pirata, ale to jest DLC-ka i no, sprzedawanie tego byłoby głupotą. A to dlatego, że to jest bardzo fajny i ładny strój, który nawiązuje do wydarzeń Risena 1. Ktoś napisał, że w Risenie 1 nie było w ogóle klimatów pirackich. Nieprawda, Risen 1 miał bardzo taki hiszpański klimat, właśnie taki kolonialny z tym miastem portowym, inkwizycją, inkwizytorem Mendozą. Widać, że nawiązywali właśnie do takich już klimatów Europa Universalis, można byłoby powiedzieć trochę, wiecie, muszkieterowie. Ponadto też były wątki z piratami, tylko one nie były na pierwszym planie. Okej, typie, ty nie widzisz, co ja robię, więc ja skradam się za ciebie, zabieram jabłko, bo to jedyne, co mogę wziąć, no i pochodnie. Skrzynia jest zamknięta, na razie nie mam wytrychu, więc jej nie otworzę. Kiedyś tutaj wrócimy i na pewno się zainteresujemy tą skrzynią. Alizem bardzo mi przypomina właśnie o mojej maturze, o tym, jak byłem zesrany z powodu tej matury, bo ja nie wierzyłem, wybaczcie małpki, musiałem, bo dajecie expa. Ja nie wierzyłem, że uda mi się zaliczyć matematykę. Kiedy dowiedziałem się, że mam tam chyba 40% z tej podstawowej matematyki, to wręcz wybuchłem okrzykiem radości, że tak powiem. Termit robotnik! Dzień dobry, termiku robotniku! Ojejku. Patty, jest problem, bo ten termit robotnik okazuje się większym wyzwaniem niż ja bym tutaj chciał, więc musimy razem go bić. To są takie pełzacze tego uniwersum, chociaż nie do końca, bo z tego co pamiętam w Rdzenie 3 są jeszcze inne takie pełzacze pełzające. Co my tu mamy za skrzynkę? Eksploracjo, nagródź mnie. Pochodnia, śród ołowiany. Fajnie by było, ale no nie mamy strzelby. Przynajmniej na razie. Pójście pod strzelanie w Risenie, moim zdaniem genialny pomysł. Ja wiem, że niektórzy pisali, żebym poszedł pod wudu, ale ja bardzo nie lubię w Risenie magii. W sensie, magia w Risenie, przynajmniej dwójce, w jedynce tam wiadomo, to jest strzelanie z karabinu maszynowego. W dwójce natomiast to działa na troszkę innej zasadzie i powiem szczerze, ja tam raz próbowałem pod to iść, ale mi to nie przypadło do gustu, plus nie pasuje mi do klimatu za bardzo tej postaci konkretnej, bo do klimatu uniwersum tak, ale do tej konkretnej postaci średnio, bo my tak czy siak przez całą grę jesteśmy piratem. My przez całą grę jesteśmy piratem i tego nic nie zmieni. Tompkins! Widzisz to bleśne coś? Porządny guziec. Niezbyt ładny, ale trzeba coś jeść. A mamy tylko to pod ręką. Ale trzeba wiedzieć, jak je zabijać. Jak można je zabić? Trzeba je rozzłościć. I to porządnie. Jakby wrócił do domu i zastał panią guziec w łóżku ze świnią. Tak porządnie. Wówczas zaatakuje i ruszy na ciebie z kłami. Wtedy zrobisz unik. Masz spierdalać mu z drogi, żadnego czekania. Wtedy go trzaśniesz. Najlepiej w dupę, ze strzelby. To było dobre, musicie przyznać. Wiecie, jak bardzo trzeba zdenerwować guźca? Jak takiego typowego obywatela, który dowiedział się, że zostało przypierdolone 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Chcesz iść ze mną na polowanie? No, nie wiem. Na śniadanie jadłem wieprza. Ale chętnie popatrzę, jak cię tratują świnie. Dobra, pomogę ci. Zapolujemy razem. A jeśli chcesz spróbować samemu, chętnie się pośmieję, to znaczy pomogę. Spróbuję samemu. Bardzo odważnie. Pomogę ci, jak już wpadniesz w kłopoty, to znaczy w razie kłopotów. No dobra, tłusta pieczeń. Wydaje mi się, że poradzę sobie z guźcem świnią z Afryki. Przynajmniej mam nadzieję. Co tu leży? Czarny oleander. Chciałeś powiedzieć afroamerykański. Okazały guziec. Jezus Maria. Nox szarżował. Patty, bierz go. Bierz go. Patty, razem. Razem. Dobrze. I co teraz? Dokąd ty uciekasz? No. No dawaj. Dawaj, bydlaku. Okazały guźcu. Tłusta pieczeń, zadanie wykonane. Tak jak być powinno. I surowe mięsko zdobyte. Będzie można je usmażyć i zamienić na zapasy żywności. No nie powiecie mi, że to nie ocieka takim klimatem gier piratów. Nie ocieka. Wiadomo, no jest bardziej kolorowo i piracko. Właśnie tego się boję, jeżeli chodzi o Gothic Remake. Że Gothic Remake będzie wyglądał tak. Dla niektórych to nie jest problem. Dla mnie byłby ogromny, bo to nie jest kolonia. To nie jest
to nie jest klimat kolonii, to jest klimat właśnie taki wyspiarski i może twórcy pójdą po rozum do głowy i rzeczywiście spróbują się tym oświetleniem pobawić, ale jeżeli nie... Bestia to nie żyje. Możesz ugotować z tego wiele posiłków. Robię się głodny na samą myśl o tym. Wracam na posterunek. Co wiesz o tym lesie? Tylko jedno. Chcesz żyć? Zostań w dolinie. Nie zbliżaj się do wzgórz, chyba że chcesz zostać zabity przez jaguara. Jeśli to nie wystarcza, jest tam również jaskinia. Jaskinia? Tak, fascynująca fauna i flora, która cię zje. Ale to nieważne, bo zanim tam dotrzesz, staniesz się pokarmem dla kotów. Poradzę sobie z jaguarem. Bez broni? Skończysz jako pokarm dla kotów. Gdzie mogę zdobyć broń? Mam tu jakieś stare egzemplarze, ale mogą wybuchnąć, więc ostrożnie. Inkwizycja trzyma najlepszą broń dla protektorów. Potrzebujesz rusznikarza, który nauczy cię posługiwać się muszkietem. Nie wiem. Gdzie znajdę rusznikarza? Nie w Puerto Sacarico. Wszyscy są w kalderze. Ale może udałoby ci się znaleźć jakiegoś z piratami na wschodzie. Nie wiem jak, ale na pewno dasz radę. Ma taką dziwną twarz, nie? Trochę jak ten wieprz, którego zjadł na śniadanie. Obejrzyjmy twoje uzbrojenie. Co ty tam masz? Masz bombę, masz pistolet piracki. Tylko że mój pistolet oficera jest lepszy. Patrzcie, że mój pistolet oficera jest warty 1400, jakbym go sprzedał. To by było. Mamy też muszkiet, tylko że nie jestem w stanie chyba z niego korzystać, z tego co rozumiem, bo muszę najpierw nauczyć się posługiwania muszkietami. Chociaż kto tam wie, czy gra by mi nie pomogła w tym temacie. Może jakiś delcek pozwalałby mi od razu korzystać z muszkietów? Nie, no wątpię. To jest niemożliwe. Niemożliwe. Tak czy siak, sprzedałbym może ewentualnie muszle ostrygi, bo nic z tego nie zrobimy. Chociaż mogłem tę ostrygę chyba otworzyć i wtedy możliwe, że byłaby tam perła. No nic. Ruszamy dalej w dżunglę. Ostrzegał, żebyśmy tego nie robili, więc oczywiście to zrobimy. Bo czemu by nie? Tam jest kolejny guziec. Idziemy eksplorować. Zawsze mnie wyzywacie, że nie eksploruję w grach, więc teraz będzie inaczej. Skrzynka oczywiście, jak żeby inaczej. Patty, mogłabyś... O właśnie, chciałem powiedzieć, czy mogłabyś strzelić? Zobaczcie, że ona pół HP na jeden strzał. Podczas gdy mieczykiem to macha mi końca nie widać tego HP na tym guźcu. To pokazuje tylko broń palna OP. To jest zawsze problem w grach piranii. Balans niektórych buildów, że jeden build jest znacznie lepszy od drugiego buildu. Zawsze tak było, już od Gothica 1, gdzie opłacało się grać pod siłę i tylko pod siłę, bo pamiętajmy, że wtedy zadawaliśmy największe obrażenia. Jeżeli ktoś poszedł pod broń zasięgową, błąd. Totalny błąd. Lidia duchów, owoc maki i idziemy dalej. Też zauważcie, że w Risen 2 ci tubylcy, których spotykamy, którzy mówią nas guczo, oni są wszyscy tacy trochę czarnoskórzy i dodatkowo są niewolnikami. To jest bardzo ciekawe, że piranie w tamtych czasach nie bały się poruszać takich tematów. W sensie, oni nigdy w grach za bardzo nie boją się tych tematów poruszać, bo też nie oszukujmy się, nie są to jakoś bardzo popularne gry, więc mało kto się do tego by przyczepił, plus głównie trafiają na rynek europejski, gdzie inaczej się na to patrzy. Ale gdyby ta gra powstała w Ameryce, to by nie przeszło. Nie ma opcji. Poza tym, gdyby ta gra powstała dzisiaj, to ci tubylcy mieliby różne kolory skóry. I byliby Azjatami, i byliby biali, co całkowicie dla mnie osobiście rujnowałoby realizm tego świata. No bo no patrząc na ten klimat, patrząc na ten tropikalny klimat, na te dżungle tutaj dookoła, no jestem w stanie uwierzyć, że tutaj mieszkają osoby o ciemniejszej karnacji, tak? Natomiast my, pochodząc tutaj z tego, powiedzmy, świata europejskiego, nawiązujące do tego, do świata Europy, jesteśmy takiej białej karnacji i rzeczywiście ludzie, których tam spotykamy, właśnie białoskórzy są. Więc to jest bardzo fajne w Risenie, że rzeczywiście twórcy zachowali te minimum realizmu, bym powiedział. O, jest i jaguar. Pomyślmy, jakby tego jaguara zrobić, żeby mieć jakiekolwiek szanse, bo no to jest OP, to jest OP ścierwo. Dostał, ładnie dostał. Teraz jakbym ja w niego trafił. Pistoletem trzeba, po prostu pistoletem trzeba. Mam jeszcze 16 pocisków. Nie możemy za bardzo wejść z nim w wymianę ognia, że tak powiem.
Jeśli już, to taka krótka, bardzo krótka. Dobra, uderzyłem ile mogłem. Jemy zapasy. Dobrze, Patty, dobrze! Dobrze, 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 dobrze! Dobrze, doskonale! Porobiony, porobiony. Dobra, a mówił, że z Jaguarem to sobie nie poradzimy. Poradziliśmy. A jakże, i zapasy żywności kolejne zebrane. Trzeba zbierać wszystko, co widzę, bo w przeciwnym razie to się może bardzo źle dla nas skończyć. Hej, szponiasta małpo, możemy porozmawiać? Bum, pudło. Tak też sądziłem. Szponiaste małpy są najgorsze. One często, o właśnie, rzucają kokosami. Strasznie denerwujące gówna. To jest taki trochę odpowiednik ścierwojada, bym powiedział. One dają porównywalną ilość expa, czyli 50. 52 mam tylko dlatego, że założyłem ten pierścień, który zwiększa mi ilość zdobywanego expa, wiecie? Tutaj też po lewej jest jaskinia, do której za chwilę się wejdzie. Z tego co pamiętam, właśnie tam można gdzieś znaleźć ten legendarny przedmiot, którego tutaj szukam. A co my tu mamy? Stary miecz, owoc maki, srebrny kielich i krwawy korzeń. Też będzie jeden quest na chyba 10 krwawych korzeni, ale to dopiero u piratów na północy. Dlatego też ja tutaj chodzę i zbieram to wszystko, bo może nam się to potem opłacić. Nie będzie trzeba ponownie tutaj iść. Co to za stary miecz? 15-30. Słaby. Słaby. Nic z nim nie zrobimy, on na sel pójdzie co najwyżej. Czaszkokwiat. A tutaj owoc maki. Dobra, tak, tutaj będzie ten legendarny przedmiot. O Jezu, i tu będzie chyba pająk jakiś. One się nazywają chyba mogilne pająki? Coś takiego. O Jezu, jak ja nienawidzę pająków. Bardziej nienawidzę węży, ale pająki też nie są przeze mnie jakoś bardzo lubiane. Halo, dzień dobry. Tak, są ruiny. Jest mogilny pająk. O, lipka, wielgachna kreatura. Trzeba strzelić w niego. Nie wyszło. Spróbuję go kilka razy uderzyć i się cofnąć od razu. Prawie by mnie zjadł. Ja pierdzielę. Dobra, Patty, spokojnie. Ja spróbuję do niego podejść od drugiej strony. Dobrze. Macham. Macham. Jakby zablokować jego ugryzienia. O właśnie, bo mogę. Mogilnego pająka mogę. Cholera! Dobra, to nie będzie łatwa walka. To będzie starcie, które wymagać będzie ode mnie użycia Patty w 100%. Wiem, jak to brzmi, ale każdy powód jest dobry, prawda? Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Strzeliłbym w niego. Dostał, ale te obrażenia to są nikłe. Dawaj, Patty, razem! Pamiętaj, mogłaś być w kuchni, a zamiast tego wziąłem cię ze sobą. W ramach podziękowania, że nie musisz robić obiadu, ani zmywać naczyń, zgnieć tego pająka. Na przykład strzel w niego. Okej, on tutaj teraz będzie próbował mnie zjeść, ale spokojnie. Aha, trafiony. Bolało, jak spadłeś, kurczę, z nieba, wprost w szambo, w którym się właśnie znalazłeś. Pajączku, czekaj. Co ty robisz? Co ty robisz? Topisz złoto? Siekasz cebulkę? Halo, Patty? Patty, bo on mnie tutaj zaraz zagryzie. Patty! Strzelam w niego. Nie strzelam. Zjadaj. Patty, ja cię proszę bardzo, weź ogarnij tyłek, bo on mnie zaraz zje. Zrobiło się ciemno. Miało być światło na końcu tunelu. A jakoś go nie widzę. O, strzeliła go. Jest progres. Jakby teraz... O, właśnie. Teraz ja macham mieczykiem. I blokada. Dobrze, teraz ty go tam krój od tyłu. Na zmianę, teraz ja. Elo Bambero! 210 chwały, właśnie tego potrzebowałem, tak zostałem wychowany. Złota głowa otrzymano. Co, miał ją w sobie? Zjadł ją? Zjadł jakiegoś kolesia, który był ze złota? Mam nadzieję, że nie. Użyj przedmiotu. Chodzi o złotą głowę? Tak, chodzi o złotą głowę. Cudownie. Grzyb roku. I co mamy w środku? W środku mamy pewnie pułapki, mnóstwo pułapek. Mamy wojownika, który wygląda jak jakiś asasino. Nie trafiłem go, jest zbyt szybki, ale chyba go skroimy. Nie wydaje się być mocarnym wrogiem. Szczerze powiedziawszy, ja ten szablę to wyciągnąłem z myślą raczej o tym szczurku tutaj, aniżeli na tego wojownika, ale okej, no.
jest jak jest. Ja chcę z tobą teraz rozmawiać. Później porozmawiamy o twoim zachowaniu. Zgarniasz całego expa, który mi się należy. Co ja tu widzę? Nie będzie tutaj pułapki, która mnie zmiażdży? Bo dziwo nie. To nie Risen 1. W Risen 1 już by mnie coś zmiażdżyło. No nic, zobaczymy. Halo? Coś tu śmierdzi. Bożek. Splądrowano stary grób. I? Co się wydarzyło? Nic. Kładę teraz, ponownie. I? Nic. Okej. No dobra. Podniosłem bożka. No to spierdzielamy. W takim razie. Mam nadzieję, że... Jezus Maria! Okej. Dobra. Rozumiem. Nie powinienem najprawdopodobniej zabierać prastarego bożka z mrocznej jaskini. Ale... Też nikt nie powiedział wprost, że nie powinienem tego robić. To są tylko moje domysły. Jeżeli ja bym go nie zabrał, to najprawdopodobniej zabrałby go ktoś inny. Ech, nie mam kilofa. Ale mam za to kolejne guźce, takie świnie z Afryki, które można byłoby zeksterminować. Zjemy sobie jeden zapas żywności i teraz strzał! Ładnie! Pięknie! Boże, Patty! Tylko, że nam się amunicja kończy. Trzeba będzie kupić. Oj, koniecznie trzeba będzie kupić! Słuchaj no! Pumba! Koniec tego dobrego! Dokładnie tak! Koniec tego dobrego! Chciałem, żeby mnie zabił. Mamy to! Guźce zmasakrowane. Oczywiście przy drugim podejściu. Wcale to nie było tak, że restartowałem 30 milionów razy. Co my tu mamy? Czy to jest to, czego ja szukałem? Owoc maki. Grog. Drewniana noga! Jest! Właśnie tego szukałem. Pamiętałem, że to było gdzieś koło tej jaskini. O, proszę bardzo, jest. Drewniana noga. Plus 1 wytrzymałości. Tutaj mamy w zbiorach. Czyli nawet tego nie muszę ekwipować. Po prostu z miejsca to mam. No i bardzo, kurczę, dobrze. Też dobrze, że nie musiałem sobie odcinać nogi, żeby móc korzystać z tego bonusu. Ale właśnie dlatego warto zbierać wszystko, co napotkam na wyspie. Dlatego warto też ją eksplorować wzdłuż i wszerz, bo tego typu przedmiotów jest bardzo dużo i one mocno ułatwiają nam potem rozgrywkę, która z czasem staje się w sumie wcale nie taka trudna, tylko trzeba wiedzieć, w co iść. Przede wszystkim odpowiedzią na wszystkie problemy jest strzał z pistoletu prost w łeb. Ewentualnie pokrojenie na drobne plastereczki. To jest opcja numer 2. Drewniany most. Pamiętam ten drewniany most, ale ja bym poszedł teraz tą drogą, bo normalnie właśnie tędy byśmy szli, pamiętajcie? Tutaj mamy tę osadę, więc tędy bym wyszedł w normalnych okolicznościach. No, ci kolesie, którzy uciekli, ci niewolnicy, oni uciekli gdzieś na wschód, czyli najprawdopodobniej ukrywają się gdzieś tu lub tu. Tak czy siak, trzeba będzie ich znaleźć, no bo fakt, że oni gdzieś tutaj się ukrywają na nielegalu, nie płacą podatków za oddychanie powietrzem naszej wspaniałej krainy Rzeczpospolitej Polski, ja tego nie jestem w stanie zaakceptować. Po prostu wewnętrznie, jak typowego Polaka, zżera mnie zawiść. Żółć po prostu wylewa się ze mnie. Nie jestem w stanie tego zaakceptować. Dobra, słuchaj no, guściu. Ej, kończą nam się pociski. I to tak dość konkretnie. Bardzo mnie to niepokoi. Gdyż te pociski to jest jedyne, co daje nam przewagę. O, skrzynka. A w tej skrzynce zapasy żywności i 10 sztuk złota. No to ludzie, no to jest życie. No to jest, wyobraźcie sobie takie 20 złotych znaleźć na ziemi. No, to od razu dzień lepszy, nie? No bo jak leży na ziemi i nie dycha, to dwie dychy. Cytując klasyka. Grzyb roku. Co ja tutaj widzę? To jest jakaś kolejna jaskinia. Pełna kości. Więc w teorii można się spodziewać, że gdzieś tu wyskoczy jakiś pająk albo inne ustrojstwo. Nie ma. No i bardzo dobrze. Ale jest czarny, przepraszam, afroamerykański oleander. Afroamerykański oleander jest sproszkowany mak. I gdzie ja jestem? Czy to nie jest wieża Wasko przypadkiem? Dagamy? Chyba tak. Hej. Odnaleziono wieża Wasko. Kim jesteś? Nie widziałem cię tu wcześniej. Przypłynąłem łódką.
Dobra rada. Jeśli zmierzasz na wschód, omiń dolinę w dżungli. Tamtą jaskinią dostaniesz się do przesmyku w górach. To bezpieczniejsza droga. Dlaczego dżungla jest tak niebezpieczna? Chyba dopiero co wysiadłeś ze statku, mam rację? Zacznijmy od tego, że są tam jaguary. Nie mówiąc o zbiegłych niewolnikach, którzy chętnie obedrą cię ze skóry. Widziałem raz jednego z nich na skraju dżungli. Miał na sobie barwy wojenne. Mógłbym za nim gonić, gdybym chciał, ale wiedziałem, jacy oni są. Próbował zapędzić mnie w pułapkę. Przebiegły brudas. Tam było przebiegła gnida, panie Mikołajczak. Proszę nie interpretować tekstu po swojemu. Powiedz mi coś o tym przesmyku. Wejdź do tej jaskini i podążaj ścieżką. Nie idź za daleko, gdy dotrzesz do wzgórz. Przejdź przez most. Kryjówka piratów jest gdzieś po drugiej stronie wyspy. Tylko nie idź na północ. Co jest na północ? Raz wyruszyliśmy grupą na zwiady w tamtą stronę, gdy nagle to cholerstwo wyłoniło się z jaskiń. Nie wiem dokładnie, co to było, ale chwyciło jednego z moich towarzyszy. Reszta uciekała, jakby płonęły im tyłki. Radzę ci dobrze. Nie idź na północ. Chcesz powiedzieć, że uciekali, jakby gonił ich sam Beliar i... no tyle w sumie to miał być ten śmieszny żart, nawiązanie do wiadomo czego. Kolego bezimienny Wasko, pozwól, że ja tutaj spenetruję teraz twoją wieżę. Widzę, że na twoich blankach nie ma wielu rycerzy. Jest tu jakaś skrzynia, której niestety nie tkniemy. Mógłbym się przespać w jego łóżku, ale pewnie by się obraził za to. Tak, wiem, wszedłem w twoją wieżę. Dlatego pozwól, że teraz udam się do góry, by odkryć z żalem, że kompletnie nic tu nie ma. A to ciekawe. Znaczy, właśnie nie ciekawe, ale ciekawe, że nic tam nie było. Pomimo tego, że najciekawszą rzeczą w tej wieży wydawała się właśnie ta góra, taka fajna. Fajnie wygląda to swoją drogą. Bardzo fajny styl. Taki... Kojarzy mi się to z Polską, nie wiem dlaczego. Bo jestem coraz bardziej przekonany, że my jesteśmy w Polsce. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. O, i kolejny krwawy korzeń. Mówiłem, trzeba je zbierać, żeby mieć dla piratów potem. A to jest dolina, przed którą nas ostrzegał nasz bezimienny kolega Wasko. Więc działamy! Skoro nas ostrzegałeś, to znaczy, że tutaj musi być pona expa. A jak wiecie, ja bardzo lubię exp. Bardzo lubię, szanuję, tylko że nienawidzę małp szponiastych. Fajnie byłoby je brać na hita. A, jakby się tak na hita wzięło taką małpkę. No witam. Dwa i trzy. Dziękuję. Obrzydliwe. Tutaj po staremu, z tego co widzę. A tam są nasi koledzy zbiegowie, którzy najprawdopodobniej, jak tylko się zbliżę, to mnie na rożen wrzucą. Karaka, kurczę. Karamba raczej. A Patty? Patty, uważaj, bo to dzikusy. To dzikusy, Patty. To dzikusy. Ona nie może zginąć, pamiętajmy o tym. Więc ona może się tam tankować. Nie będzie problemu. Dwa, trzy, cztery. No, dawaj. Dzikusie. Dawaj. Jak ona tam tankuje, Boże. Współczuję jej. Mam tylko cztery pociski, co oznacza... Czy zabiła jednego? Ja zabiłem drugiego. Dobra. Dzikusie numer trzy. Wyglądasz jak ich przywódca, jakiś wódz. Tak się składa. Ojejku, nawet nie możesz się odwrócić. Oj, biedaczysko. Tak się składa, że mam jeszcze trzy pociski, więc jakbyś nawet chciał coś złego zrobić, to byłem gotowy. Byłem gotowy. Mamy jedną głowę. Trzeba zabrać dwie pozostałe. Tak casualowo się schyla i tak wyrywa, jak ten Sub-Zero w Mortal Kombat. Druga głowa. I głowa numer trzy. Nefryt, głowa. I dziękuję za współpracę. Tak mnie ostrzegał, tak mówił, że co to tam nie będzie, że tam takie zło się czai, że normalnie tam to psy dupami szczekają. I co? I gówno, dosłownie. Zesrało się, bo bez problemu ich zmasakrowałem. Czyli to oznacza, że to oni są słabi, a nie, że tu jest niebezpiecznie. Mała sakiewka. Zabieram. Grok. Konfiskuję oczywiście, bo... W naszej wspaniałej, nowej Rzeczpospolitej, w ramach troski o zdrowie obywateli, nie sprzedajemy alkoholu i podwyższamy ceny fruktozy. Znaczy podatek od fruktozy, od jabłek, żeby dbać
o wasze zdrowie, obywatele. Właśnie tak. Właśnie tak. Właśnie tu. Co ja tu widzę? Ja tu widzę jakieś kolejne przejście. Ja bym tam poszedł, przyjaciele moi drodzy, bo ja wyczuwam tutaj ekspy. Na przykład widzę tam jakąś szopę, czy tam inną wiatę. Tam może być skrzynka. A jak wiecie, w takich skrzynkach ukrywają się zazwyczaj jakieś itemy fajne, albo złoto, monety, łóżko. Można, do następnego poranka. Jeszcze jak? Dobrze wiedzieć, że jest tutaj możliwość przespania się. Wieczór bym wykorzystał do tego, żeby sobie ograbić to Puerto Carico z itemów, ale to jak się już nauczę otwierania zamków, będzie bardzo ważne. Ogólnie poszedłbym w cwaniactwo przy okazji tego podejścia, żeby móc właśnie otwierać zamki. Potem będę miał taką swoją małpkę, ona też jest bardzo fajna i można nią zdobywać te legendarne przedmioty. O ty w mordę, coś tu wybuchło przed chwilą, widzieliście? Coś tu? Jakś to... A, to woda, dobra. To woda! Już się bałem, rzeczywiście tutaj zaraz coś na mnie rzuci, a to... Chwila. To jest piaskowy diabeł? To jest piaskowy diabeł! To jest dużo piaskowych diabłów! Ty diable, kurcze! Szatanie, Lucyferze! Matko Bosko! Paty! Biją mnie! Okej, jeden zabity. Nie dziękuj, Paty, nie dziękuj. Teraz drugiego. Ci dam! Bydlaku! Przez ciebie zmarnowałem aż jeden pocisk. No i zyskałem sporo chwały. Naprawdę sporo chwały. A skoro mam już cwaniactwa 2, bo już wiem, co był za problem przy okazji poprzedniego odcinka, dlaczego nie mogłem sobie nauczyć się tej kradzieży kieszonkowej. Brakowało mi cwaniactwa. Ja wpakowałem w broń palną, a nie w cwaniactwo. A kolejny poziom cwaniactwa potrzebuje 2000 chwały, więc... Ty bydlaku, guźcu, niemyty, Pumba, do Timona wraca. Co tu się... Czy wy to widzicie? Bo... Czy te One noszą rzeczy. Halo? Termit robotnik? Co ty robisz, kolego? Termit robotnik, co robisz? Ajajaj, czekaj. Kolego! Ja rozumiem, że wy nosicie tutaj... coś do swojego gniazda. Cholera, nie mam pocisków już. To jest duży problem. Wow. I mamy na nie questy. Ja bym powoli wracał do osady, bo mamy po pierwsze 0 pocisków, po drugie nagrodę do odebrania. Wydaje mi się, że w tej wieży pewnie będzie quest na te termity tam poniżej. Zaraz się przekonamy. Zaraz będę wiedział wszystko. Wszystko o wszystkim. Co to była za wieża? Czy to nie była wieża Stalowo-Brodego? Nie, to jest wieża tego Jacka. Latarnia Jacka. Smaż mięso, oczywiście. Usmaż surowe mięsko. Zrób nam miliony zapasów żywności. Bo inaczej Lipton. Mogę cię ograbić z tego? Mogę. To nie należy do ciebie w takim razie. Zapasów żywności i perła. Zabieram. W czym potrzebujesz pomocy, Jack? Ahoj, bracie. Dobre miejsce, by poczuć wiatr we włosach, co? Jestem Jack, latarnik. Dawno temu byłem piratem. Cieszysz się w końcu spokojem na emeryturze? Spokojem? Nie ma na to szans. Nie z tymi przeklętymi termitami. Termitami? Co? Nie jesteś tu, żeby je powybijać? To co u licha tu robisz? Nie, ale nie zamierzam sprawiać kłopotów. Próbuję znaleźć kapitana Stalowobrodego. Stalowobrody? I boisz się kilku termitów? Wspaniale, już widzę, do czego to zmierza. Posłuchaj, co do termitów? Małe drżące dranie. Zostawcie starego Jacka w spokoju. Gdzieś tu musi być gniazdo. Wkrótce odzyskasz spokój. Praktycznie już są martwe. Dziękuję ci, chłopcze. Może i jestem na emeryturze, ale stać mnie na nagrodę. Wiesz, gdzie mają gniazdo? Na plaży jest ich całe mnóstwo. Idź za nimi, a doprowadzą cię do niego. Ale ich nie atakuj. Wtedy zostawią cię w spokoju. Jeszcze jedno. Tak, staruszku? O co chodzi? Mam do Berbelucha pewną sprawę. Muszę dostarczyć cukier piratom,
a oni dają mi za to rum. Przyjechał tu wczoraj mój kolega z Sakariko. Wszędzie było pełno termitów. Próbował się ich pozbyć, zaatakował. Powinien chyba wiedzieć, że to nic nie da. Mówiłem mu wiele razy. On jest w porządku, ale te małe potworki zabrały cały cukier. Rozumiem. Jeśli znajdziesz cukier, zanieś go od razu do Berbelucha. Szukam piratów, nie termitów. Więc skręciłeś w złą stronę. Każdemu może się zdarzyć. Jest ścieżka, która doprowadzi cię prosto do nich. Pomiędzy górami, po drugiej stronie wodospadu. Na północny wschód od tego miejsca. Nie możesz nie trafić. Ja zostanę tutaj z termitami. Ale jeśli chcesz wrócić do Puerto Sakariko, na plaży jest łódź. Pewnie znasz dużo opowieści. Wszystkie. I wszystkie prawdziwe. Opowiedz mi. O Takarigui, o piratach, o skarbie. O skarbie. Więc jesteś piratem, bracie. Dobrze trafiłeś. Nie chodzi tylko o skrzynię złota. Istnieją legendy o innych przedmiotach ukrytych w morzach południowych. Jakich przedmiotach? Sekretnych. Każdy z nich ma własną historię. Jedno je łączy. Przynoszą szczęście ich posiadaczom. Musimy takie zdobyć. Czy słyszałeś kiedyś o Marze? Nie wymawiaj tego imienia! To czyste zło. Źle jest nawet o nim myśleć. Chyba nie wierzysz w ten głupi przesąd. Powinieneś w to wierzyć. Stary Jack ją widział. Potwory morskie istnieją i słyszą, gdy wymawiasz ich imię. Naprawdę? Co widziałeś? Nigdy o tym nie opowiem. Za żadne złoto Stalowobrodego. Okej, rozumiem. Czyli mamy dwie bezużyteczne już historie. A teraz pozwól, że będę tutaj cię ograbiał ze wszystkiego. Pirackie napaści! Piraci zabrali wszystko co do grosza i gdzieś to wywieźli. Łącznie z pięknym lusterkiem córki gubernatora. Niestety nie mieli go zbyt długo. Przegrali je w grze z właścicielem tawerny w Takarigui. Ciekawe. Więc trzeba będzie wygrać je z powrotem. Da się jakoś wejść na górę tej latarni? Czy piranie zapomniały o tym malutkim szczególiku? Nie da się. W środku też nie ma żadnego wejścia. Dobra, trzeba się zająć tymi termitami w takim razie. Tylko że no kurczę, nie mam pocisków, a bez pocisków to trochę niepewnie się czuję. Więc może zrobimy tak, że ja zjedę na dół, użyję tej łódki, przetransportuję się do Puerto Sakariko. Chociaż patrzcie, mogę tam się po prostu przeteleportować tak. O, no to przeteleportujemy się szybką teleportacją do Puerto Sakariko. Tutaj obkupię się w jakieś naboje, zregeneruję HP, oddam przede wszystkim te głowy, które noszę w ekwipunku, bo to trochę chore, nie oszukujmy się, no nie powiecie mi, że nie. No, legitnie mam 3 głowy w ekwipunku, które gniją. Mam tu wasze głowy. Pech, obrzydliwe, zabierz je. Powiedziałeś, że chcesz ich głów. To była metafora. Chciałem, żeby zginęli. Przynosić mi ścięte głowy? Jakim wariatem trzeba być? Nie, ale stało się. Masz tu 100 za każdą. No i super. A jeżeli chodzi o głowy, spokojnie, sprzedam je, znam odpowiednich ludzi. Będzie pan zadowolony. Tak jak i wy będziecie zadowoleni z tej serii, a przynajmniej mam nadzieję. I mam też nadzieję, że mi o tym napiszecie w komentarzach, gdyż ten odcinek właśnie w tym momencie dobiega końca. Jak już mówiłem, pamiętajcie o jego skontowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. Jeżeli macie jakieś porady, piszcie koniecznie, chętnie się z nimi zapoznam. A ja w tym momencie się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa, cześć!